jak zdarta płyta, będę w swoim programie przekonywać, że ryby są zdrowe i dzisiaj nietypowe zadanie dla mojego gościa Łukasza. Będzie musiał mnie przekonać do kupna ryb. A na jaką rybę pani ma ochotę? A która ryba jest najzdrowsza? Najwięcej kwasów omega. Najwięcej kwasów omega-3 będzie w tuńczyku. Będzie w tuńczyku. Ale po co mi, proszę pana, te kwasy omega-3? Odporność. Odporność. Wpływają na odporność. Piękna skóra. Brak chorób. Ale ja bym chciała sobie dzisiaj poprawić koncentrację. To którą mam wybrać na koncentrację? Muszę się skoncentrować. Na koncentrację najlepsze orzechy. Myślę, że pstrąg w takim sosie z orzechami będzie świetny. Ale zaraz powiemy dlaczego, bo oprócz omega-3 pstrąg ma jeszcze bardzo dużo magnezu. Dzięki temu lepsza pamięć, koncentracja. Czyli ja mam kupić pstrąga, a nie łososia? Bo ja się nastawiałam bardziej na łososia. Ale jeśli pani potrzebą jest to, żeby koncentracja była wzmożona, to jednak polecamy dobrego pstrąga rzecznego. Pstrąga? Łosoś jak najbardziej na koncentrację będzie na koncentrację w porządku. Miał więcej omega-3. Będzie tłustszy, bardziej kaloryczny, ale więcej omega-3. Ja bym jako dobry sprzedawca polecił pani łososia na przystawkę, sashimi z dobrego tuńczyka, a na danie główne wybrałbym na pewno pieczonego w folii pstrąga. Biorę, panie Łukaszu, biorę. Teraz ciekawa tylko, jak gotuje, jakim kreatorem jest w kuchni, ale to się zaraz przekonamy.